Połowa lutego, sobota. Jest to kolejna część opowieści o dwudziestoleciu międzywojennym we Wrocławku. W dzisiejszej części będzie o opiece, służbie zdrowia. I tutaj znajduję się przed gmachem dawnego szpitala żydowskiego. Jest sobota, jest zamknięte, nie mogę tam podejść do tej tabliczki informacyjnej. To jest właśnie ten budynek oznaczony jako zabytkowy. I tutaj mamy opis, jakby ktoś chciał sobie przeczytać. A znajdowałby się w śródmieściu we Wrocławku. Obok mamy oddany, niedawno wyremontowany, czy też wbudowany budynek starostwa powiatowego. A ja może zacznę opowieść od szpitala świętego Antoniego, który to został zburzony w końcu lat 90. Przeniosłem się do parku imienia Henryka Sienkiewicza, żeby dalej kontynuować moją opowieść. Nie ukrywam, że bazuję na notatkach, które sporządziłem. Tutaj jest mniejszy wiatr. Akurat tak się składa, że Włocławek ma to szczęście, że dysponuje takim dosyć dużym parkiem. O odpowiedniej porze roku jest tutaj mnóstwo zieleni. Tam mamy dalej przedłużenie parku. Jest to nowo, tak jakby wybudowany, zagospodarowany park, ładnie zrobiony, słodowo. No, kilka mankamentów jest tam do poprawienia. I tu pewnie też. Zaraz gdzieś przysiądę i będę kontynuował moją opowieść. Znalazłem odpowiednie miejsce. Tutaj mamy ładny widok na katedrę. No, będę kontynuował. I teraz kilka zdań na temat szpitala świętego Antoniego. Dosyć ciekawym źródłem wiedzy odnośnie historii funkcjonowania szpitala jest sprawozdanie dyrektora Aleksandra Barcikowskiego z dnia 10 czerwca 1929 roku dla magistratu miasta Włocławka. I pozwolę sobie przedstawić krótki rys historii tego szpitala z elementami statystycznymi, bazując na wymienionym dokumencie, a także innych znajdujących się we włocławskim oddziale Archiwum Państwowego z Torunia. Oprócz tego będę się posiłkował innymi źródłami pisanymi, również tymi, które można znaleźć w internecie. Aktu założenia szpitala dokonano 8 stycznia 1823 roku. Nadzór nad funkcjonowaniem placówki sprawowała Rada Dozorcza Szpitali w obwodzie kujawskim. W początkowym okresie działalności szpital dysponował dwoma domami zlokalizowanymi przy trakcie toruńskim. Dzięki działaniu późniejszego arcybiskupa warszawskiego Antoniego Melchiora Fijałkowskiego oraz ofiarności społeczeństwa udało się sukcesywnie rozbudowywać infrastrukturę szpitala. Prace te przerwał wybuch powstania listopadowego. W 1845 roku, zgodnie z ukazem carskim, szpital przyjął imię patrona. Wybór padł na świętego Antoniego. Do 1870 roku zarządzaniem placówki zajmowała się Rada Opiekuńcza Szczegółowa Zakładów Dobroczynnych powiatu włocławskiego. Przeniosę się teraz w początki XX wieku. Otóż dotarłem do ciekawego kilkunastostronicowego opracowania z 1912 roku, zatytułowanego Opis Włocławka pod względem sanitarnym i higienicznym autorstwa doktora Certowicza. Znajdziemy tam opis szpitala świętego Antoniego, jak on wyglądał, jak działał tuż przed wybuchem I wojny światowej. I teraz pozwolę sobie zacytować dosyć obszerny fragment. Otóż szpital ten pod wezwaniem świętego Antoniego posiada 85 miejsc etatowych, a prawie stale mieści się w nim więcej jak 100 chorych. Bardzo dziękuję. Bardzo często wielu chorym dla braku miejsc
Szpital odmawia przyjęcia. Szpital mieści się w starym, zdezelowanym budynku, potrzebującym ciągłych i bardzo kosztownych reparacji, a pod względem sanitarno-higienicznym wiele do życzenia. Ozdobą tego szpitala jest wzorowo urządzona salka operacyjna, ale za to nie ma w nim oddzielnego oddziału dla chorych zakaźnych. Bardzo często leżą razem z gorączkującymi chorymi, a rodzące kobiety odbywają porody na sali ginekologicznej. Personel szpitalny składa się z 3 lekarzy, naczelnego i 2 jego pomocników pobierających niewielką pensję, starszego felczera, 4 sióstr miłosierdzia, z których jedna zajmuje się częścią gospodarczą, jedna przyrządzaniem lekarstw, a 2 opiekują się chorymi. Budowa nowego gmachu szpitalnego jest nieodzowną potrzebą miasta. I to koniec tego być może długiego cytatu. Jednakże warto było przytoczyć oryginalną treść. Po wybuchu I wojny światowej i wkroczeniu wojsk niemieckich do Włocławka ówczesny burmistrz miasta, pan Ludwik Bauer, zastosował nad placówką zarząd komisaryczny. Utrzymywał szpital z własnych środków do 1916 roku. Po zakończeniu wojny i odzyskaniu niepodległości rozwiązano Radę Dobroczynności Publicznej, a w 1919 roku magistrat powołał do życia Związek Szpitalny. Od 1918 roku szpitalem administrował Powiatowy Związek Komunalny i magistrat. Natomiast od 1934 roku w wyniku reorganizacji Międzykomunalny Związek Utrzymania i Prowadzenia Szpitala Świętego Antoniego. Teraz cofnę się do 1920 roku, który to nie był zbyt fortunny dla dziejów naszego kraju, jako że Polska, która od niedawna wówczas cieszyła się niepodległością, musiała zmierzyć się z agresją bolszewicką. I pomimo niesprzyjających warunków właśnie w tym roku udało się wybudować nowy budynek szpitalny. Doprowadziło to do zwiększenia liczby etatowych łóżek do 1929 roku. Ich liczba wynosiła 142. Takie dane możemy znaleźć w sprawozdaniu doktora Barcikowskiego. W wymienionym roku poprzez zlikwidowanie mieszkania naczelnego lekarza ilość łóżek zwiększyła się do 160. Ówczesny dyrektor postulował o zbudowanie kolejnego budynku na 60 łóżek. Trzeba pamiętać, że ludność Włocławka w okresie 20-lecia międzywojennego sukcesywnie rosła i zapotrzebowanie na dodatkowe łóżka szpitalne, usługi szpitalne było większe. Uciążliwy był brak aparatu rentgenowskiego na wyposażeniu szpitala. W 1929 roku w placówce zainstalowano pralnię mechaniczną i suszarnię parową. Funkcjonowały następujące wydziały: wewnętrzny dysponujący 32 łóżkami, chirurgiczny z 45 łóżkami, położniczy 7 łóżek, ginekologiczny 18, gruźliczny 16, zakaźny 41. Łącznie na rok 1929 stan wynosił 160 łóżek szpitalnych. Personel z danych na ten rok składał się z 5 lekarzy na etacie, 2 lekarzy w przychodni, 1 felczera, akuszerki. Opiekę duchową zapewniały siostry miłosierdzia w liczbie 7 oraz 1 kapelan. Administracja biurowa składała się z 4 osób. Były 4 sanitariuszki, 4 posługaczy i 18 posługaczek. Kim jest felczer, może nie wszyscy wiedzą. Otóż nazwa ta kojarzy się z pierwszą połową XX wieku. W tłumaczeniu dosłownym z języka niemieckiego to krajacz polowy, felczer. W przypadku Szpitala Świętego Antoniego jego praca polegała zapewne na pomocy, asystowaniu lekarzom, czy też zastępowaniu ich tam, gdzie mogły pozwolić na to jego kwalifikacje. Co ciekawe, do dzisiaj obowiązuje ustawa o zawodzie felczera z 20 lipca 1950 roku,
Ostatnie zmiany pochodzą z 25 października 2018 roku odnośnie tej ustawy, która określa zakres jego obowiązków. Felczer posiadał wykształcenie średnie. Uprawnienia felczera obejmują świadczenia zdrowotne dotyczące pacjentów niewymagających specjalistycznej opieki lekarskiej oraz pomocy w nagłych wypadkach, a także m.in. orzekania o niezdolności do pracy, uprawnienia do działań w zakresie oświaty zdrowotnej i profilaktyki, w tym wykonywanie szczepień ochronnych. Według danych na 2018 rok opublikowanych przez Naczelną Izbę Lekarską w Polsce felczerów czynnych zawodowo było 211. Kim była akuszerka? Dawniej położna kobieta zajmująca się przyjmowaniem porodów i usuwaniem ciąży, no lecz nie mająca wykształcenia w tej dziedzinie. Posługacze byli pracownikami wykonującymi cięższe prace pomocnicze. Teraz wrócę do lat 20. XX wieku i dalej omówię działalność Szpitala Świętego Antoniego. Ruch chorych na przykładzie danych z roku 1928 prezentował się tak, że na 142 łóżka w ciągu całego roku przebywało 1926 pacjentów. Z tej liczby zmarło 168 osób. Z kolei rok później na 160 łóżek pacjentami szpitala było 2316 mieszkańców Włocławka i okolic, z czego odnotowano 217 zgonów. Powodem pobytu w szpitalu obywateli tutaj miasta, regionu były takie choroby jak m.in. dur brzuszny, odraż, szkarlatyna, gruźlica, choroby weneryczne, choroby wewnętrzne. W 1929 roku przeprowadzono ponad 400 operacji. Między innymi choroby oczne, skórne, położnicze, róża, poronienia, czy też prowadzone były obserwacje. Leczenie szpitalne było odpłatne. Najubożsi, których nie było stać na opłaty za pobyt w szpitalu, mogli liczyć na pomoc z miejskiego magistratu. I tak z pisma autorstwa Włocławskiego Wydziału Społecznego Oddziału Zdrowia adresowanego do Szpitala Świętego Antoniego z dnia 23 września 1938 roku odnośnie rozwiązania problemu ubogich chorych dowiadujemy się, że ci byli subsydiowani na sumę 55 tysięcy złotych rocznie. Pomimo tej dotacji potrzeby były większe i większość z tych środków została wykorzystana wcześniej niż planowano. W związku z tym magistrat sugerował kierowanie chorych wymagających leczenia, co ciekawe, do szpitala żydowskiego we Włocławku ze względu na niższe stawki leczenia tam obowiązujące. Zwrócono się także o przebadanie chorych przebywających na koszt miasta, wymienionych z nazwiska na liście i pozostawieniu tych najbardziej pomocy potrzebujących. Miasto pomimo tego, że pomagało pokrywać koszty leczenia najuboższych, nie miało wystarczających funduszy, aby pokryć rachunki za leczenie wszystkich potrzebujących. Mamy ładną pogodę, ludzie sobie spacerują, korzystają z weekendu. Ja będę dalej kontynuował wątek, więc podejmowano starania mające na celu znalezienie jak najlepszego rozwiązania kwestii właśnie pomocy dla najuboższych mieszkańców miasta potrzebujących tutaj pobytu w Szpitalu Świętego Antoniego. Zachował się protokół z 1938 roku z posiedzenia prezydenta pana Teofila Hajdo z lekarzami w sprawie obniżenia kosztów leczenia ubogich chorych. U progu wybuchu II wojny światowej niewiele dało się zaradzić na taki stan rzeczy. W podsumowaniu spotkania z lekarzami prezydent stwierdził, że będzie częściej zwoływał zebrania. Powstała koncepcja stworzenia też izolatorium dla gruźlików.
Także wizytowanie chorych leczonych na koszt miasta miało być bardziej skrupulatne. We wrześniu 1939 roku, po zajęciu miasta, hitlerowskie władze okupacyjne, wojskowe wydały polecenie ewakuowania szpitala Świętego Antoniego. Ciężej chorzy mieli trafić do szpitala żydowskiego. Pismo w tej sprawie sygnowane przez naczelnika Wydziału Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej trafiło 20 września 1939 roku do dyrektora szpitala, pana Wacława Gołębiowskiego. Natomiast 4 dni wcześniej, 16 września 1939 roku, rozkaz oznaczony numerem 2 Hauptmana Zandmana nakazywał przekazanie szpitala żydowskiego miastu. Organizacją tej placówki miał zająć się dr Ostromęcki, naczelnik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. Przy szpitalu znajdowało się także ambulatorium miejskie wraz z apteką. Przykładowo w 1928 roku personel składał się z kierownika lekarza, 5 ordynatorów, tutaj za pisownią oryginalną z akt archiwalnych, 2 sanitariuszek, aptekarza, pomocnicy aptekarza i woźnego. Według statystyk, przykładowo na rok 1933 w aptece tej wydawano dziennie ponad 50 recept. Z pomocy ambulatorium miejskiego korzystało wielu mieszkańców. Zachowało się ciekawe pismo, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, że dochodziło do pewnych nadużyć i tarć pomiędzy urzędnikami miejskimi. Otóż kierownik społecznego oddziału zdrowia w sprawozdaniu do prezydenta miasta Włocławka z dnia 20 kwietnia 1938 roku zwrócił uwagę, że służba leśna zarządu miejskiego korzystała z leczenia, w tym ambulatoryjnego, na koszt oddziału zdrowia. Kierownik dr Stanisław Kucharski domagał się, aby w budżecie na rok 1939 kierownictwo lasów miejskich asygnowało odpowiednią kwotę na leczenie ambulatoryjne i szpitalne służby leśnej nieubezpieczonej w ubezpieczalni społecznej i pokrywało oddziałowi zdrowia rzeczywiste koszty za leczenie. Jak wyglądał system ubezpieczeń społecznych w II RP? Otóż 20 maja 1920 roku uchwalona została ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu. Nieco wcześniej, w dniu 11 stycznia 1919 roku, na mocy dekretu podpisanego przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego i premiera Moraczewskiego, powołana do życia została instytucja kas chorych. Finansowała opiekę zdrowotną swoim członkom. Wysokość składki wynosiła 6,5% płacy ustawowej, z czego 3/5 opłacali pracodawcy, a resztę pracownicy. 18 grudnia 1922 roku powstała powiatowa kasa chorych we Włocławku. Jeszcze właśnie w tym wymienionym roku na ulicy Aleja Chopina 50 otworzono ambulatorium oraz punkty sanitarne przy fabryce Bema i celulozie. Rok później został otworzony oddział w Brześciu Kujawskim w postaci punktu sanitarnego przy cukrowni. W kolejnych latach instytucje powiatowej kasy chorych sukcesywnie się rozbudowywały zarówno we Włocławku, jak i okolicy pod względem możliwości świadczenia usług medycznych dla ubezpieczonych. W 1925 roku otworzono prowizoryczną przychodnię przeciwgruźliczną na ulicy Pustej numer 50. Rok później założono laboratorium farmaceutyczne oraz wprowadzono specjalną opiekę nad matką i dzieckiem. Rok 1927 to dalszy rozwój tej instytucji. Powiatowa Kasa Chorych nabyła plac pod budowę budynku na ulicy Kilińskiego. Otworzyli oddziały w Kowalu, Lubieniu, Chodczu, Lubrańcu. Powstała także pracownia bakteriologiczna. Wydawano także skierowania na kąpiele we Wieńcu i w Ciechocinku. W 1928 roku otworzono oddział w Przedczu. Natomiast w 1929 roku dokonano zakupu kolejnych placów pod budowę nowych obiektów w Brześciu Kujawskim oraz we Włocławku przy ulicy Barskiej.
Do 1929 roku powiatowa kasa chorych posiadała kilka gabinetów lekarskich z podziałem na specjalizację. Leczono m.in. choroby dzieci, choroby wewnętrzne, skórne i weneryczne, oczu, nosa, gardła, uszu, zabiegi chirurgiczne. Istniał gabinet zabiegów sanitarnych, gabinet dentystyczny, zakład fizykalnego leczenia, pracownia bakteriologiczna, jak już wspomniałem, i także apteka z laboratorium farmaceutycznym. Natomiast poza Włocławkiem, w Brześciu Kujawskim, gabinet chorób wewnętrznych, płucnych, gabinet chorób dentystycznych, gabinet do naświetlania lampą kwarcową oraz wspomniany punkt sanitarny przy cukrowni. Jeszcze w Chodczu istniał gabinet chorób wewnętrznych, a także gabinet stomatologiczny. Z roku na rok następował rozwój instytucji kas chorych we Włocławku i okolicy, o czym świadczyły powstające w mieście nowe placówki, a także rozszerzono wachlarz usług. Dlatego dziwnym jest fakt, że zaledwie 4 lata później instytucja kasy chorych została zlikwidowana na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznym. Jakie były przyczyny zakończenia działalności tej instytucji kasy chorych? Próbę odpowiedzi na to pytanie możemy znaleźć m.in. w ciekawym tekście pani Izabeli Jach Męczekalskiej pod tytułem Organizacja kas chorych w drugiej RP. Przyczyny upadku tej instytucji to m.in. zbyt duży wachlarz oferowanych usług przy sporym zróżnicowaniu ich i kondycji finansowej poszczególnych placówek. W jednym miejscu system ten funkcjonował lepiej, w innym gorzej. Także pogarszająca się sytuacja ekonomiczna pod koniec lat 20. i na początku 30. XX wieku przyczyniła się do takiej sytuacji, do takiego zjawiska. Pojawiły się również opóźnienia w wypłatach dla lekarzy. Był to też pewnie i powód, że nie wykonywali swojej pracy sumiennie i należycie. Co ciekawe, w większych miastach ośrodki zarządzane przez kasy chorych działały w miarę sprawnie i widać to na przykładzie Włocławka, gdzie do 1929 roku w świetle zachowanych akt wynika, że praktycznie rokrocznie instytucja ta rozwijała się i czyniła inwestycje. Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku dokonała scalenia ubezpieczeń społecznych pod względem prawnym, organizacyjnym i rzeczowym. Objęła wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych. Obowiązek opłacenia składki spoczywał na pracodawcy w 2/3 i w 1/3 sumy na pracownikach. Dla robotników rolnych ubezpieczenie zastępcze w postaci opieki lekarskiej oraz zasiłku chorobowego w naturze mieli organizować właściciele ziemscy. Najniżej w strukturze organizacyjnej stały ubezpieczalnie społeczne. Kolejny szczebel w tej drabinie to 4 zakłady. I tak zakład ubezpieczenia na wypadek choroby, zakład ubezpieczenia od wypadków. Kolejny to zakład ubezpieczenia pracowników umysłowych, zakład ubezpieczenia emerytalnego robotników. Działalność wyżej wymienionych kontrolowała Izba Ubezpieczeń Społecznych, która z kolei była nadzorowana przez Ministerstwo Opieki Społecznej. Po odzyskaniu niepodległości, jak i przez praktycznie cały okres do wybuchu II wojny światowej, młode państwo polskie musiało borykać się z występowaniem często masowo chorób, które w znamienitej mierze spowodowane były poprzez sytuację gospodarczą, ekonomiczną, po prostu biedę. Powody, dlaczego ludzie w owym czasie chorowali, były następujące. Mianowicie były to masowe ruchy ludności po I wojnie światowej, kwestie mieszkaniowe, stan kanalizacji, jakość artykułów żywnościowych,
czy też rozpowszechnienie w Szawicy. Do dzisiejszych czasów zachowało się sprawozdanie z zameldowań chorób zakaźnych w okresie od 1 kwietnia 1927 roku do 1 kwietnia roku następnego, czyli 1928, na przykładzie miasta Włocławka, dotyczące tego miasta, i mieszkańcom dokuczały następujące choroby. Były to tyfus brzuszny, zanotowano 123 przypadki zgłoszone, z czego 23 osoby zmarły, gruźlica płuc, szkarlatyna 41 przypadków, z czego 3 śmiertelne, odra 13 przypadków zachorowań, ospa wieczna 7, dyferyt 1 osoba zmarła, róża 14 przypadków zachorowań, krup 8 przypadków zachorowań, z czego 1 osoba zmarła, paratyfus to były 3 zakażenia, inaczej salmonella, gorączka popołogowa 15 przypadków, saturnizmus 1 i otrucie esencją octową 5 przypadków, z czego 2 osoby zmarły. Jeżeli chodzi o gruźlicę, to w owym czasie choroba ta, będąca przewlekłą, była trudna do zdiagnozowania. Ilość zgonów w okresie tego sprawozdania rocznego, o którym wspomniałem, rok 1927 do 1928, wyniosła 127, z czego zameldowano 15 osób z tą chorobą. Właśnie tyle ludzi zmarło. Saturnizmus to choroba, której przyczyną nabycia było środowisko pracy, spowodowana była zatruciem ołowiem. Jeżeli chodzi o otrucie esencją octową, można powiedzieć, że w omawianym okresie była to popularna substancja wśród niezamożnej części społeczeństwa, często stosowana jako regulator kwasowości. W dzisiejszych czasach uzyskiwana po rozcieńczeniu esencji octowej w stężeniu 80% substancja chemiczna o właściwościach żrących powstała w wyniku syntezy chemicznej kwasu octowego. Jeżeli chodzi o zwalczanie chorób zakaźnych na terenie Włocławka w latach 20. XX wieku, stosowano takie czynności jak wywiad epidemiologiczny, potwierdzenie diagnozy, poszukiwanie źródeł zakażenia, przewożenie chorego do szpitala, izolacja otoczenia, dezynfekcja, czy też kontrola nad chorymi pozostawionymi w domu. Podobną sytuację mamy w czasach dzisiejszych, z tym, że epidemia, która zaatakowała ludzkość w wymiarze globalnym, była wówczas niespotykana, jako że nic nie wiadomo na temat zakażeń koronawirusem na wielką skalę 100 lat temu. Przykładowo grypa, zwana potocznie Hiszpanką, której pandemia wystąpiła po 1918 roku, pociągnęła za sobą kilkadziesiąt milionów ofiar. Szacunki są różne, więc nie podam dokładnej liczby, jednak cyfra ta była większa niż liczba zabitych w wyniku działań na frontach I wojny światowej. No obecnie coraz więcej osób zostaje zaszczepionych i zapewne do jednego roku sytuacja zostanie opanowana. W drugiej RP również odbywały się szczepienia i kilka zdań na ten temat na przykładzie miasta Włocławka powiem przy okazji omówienia kwestii opieki nad najmłodszymi mieszkańcami miasta i okolicy. Jeżeli chodzi o epidemię chorób, które będą dotykać ludzi, to pewnie nasz gatunek będzie się z tym borykał do końca swojego istnienia. I to by było na tyle z mojej opowieści, gdzie przeniosłem się na chwilę w czasy odległe, dwudziestolecia międzywojennego miasta Włocławka. Ostatnie ujęcie na katedrę. I tak to wygląda sobotnie lutowe popołudnie w mieście Włocławku.